Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Nasz webinar poniedziałkowy poświęcimy zagadnieniu najpierw wprowadzenia nas w problemy zdrowotne związane z chorobami stawów i to stawów całego organizmu, w tym również kręgosłupa. I jak zwykle postaramy się polecić ekstrakty ziołowe, które możecie znaleźć w suplementacji, czyli we wspomaganiu leczenia, w suplementacji diety, w preparatach NaturDay, po to, żebyście Państwo mogli, jeżeli sami macie problemy tego typu, bądź macie kogoś, komu te problemy doskwierają, żebyście mogli polecić i pomóc tej osobie. Dlatego, że jak za chwileczkę będziemy opisywali najpierw choroby, a później polecali rozwiązania, które mają wspomagać nasze zdrowie, to zobaczycie, że w chorobach stawów na dzień dzisiejszy nie ma ani jednego leku, którego działanie udowodniono, że potrafi na przykład zatrzymać i doprowadzić do regeneracji stawów w chorobie zwyrodnieniowej. Podkreślam to, ja to za chwileczkę powtórzę. Dlatego, że to jest niezwykle ważne na samym początku naszego spotkania, żebyście Państwo wiedzieli, jaką siłę, jaką rangę ma suplementacja w naszym życiu, jaką rolę powinno by mieć mądre stosowanie ekstraktów roślinnych, ekstraktów ziołowych, różnych substancji pochodzenia naturalnego w regeneracji stawów. A kto z Państwa wcześniej nie miał okazji uczestniczyć w naszych webinarach, ja chciałem tylko króciutko powiedzieć o sobie, ponieważ nie mam przyjemności dzisiaj razem z Krzysztofem Kozłowskim i Marcinem Mierzwińskim z NaturDay uczestniczyć w tym webinarze. Poprowadzę go dla Państwa samodzielnie. Chciałem Państwu przypomnieć, że moja praca zawodowa to wykształcenie medyczne. Jestem lekarzem medycyny od prawie 30 lat. Jestem dyplomowanym fitoterapeutą zielarzem i jestem dietetykiem. W związku z tym staram się łączyć te wszystkie trzy elementy, a więc klasyczną medycynę, fitoterapię i dietetykę w tym, w jaki sposób leczę ludzi. I dzisiejszy temat, czyli choroby stawów i regeneracja stawów, jest kapitalnie związany dokładnie z tymi trzema aspektami mojej pracy. Dlatego, że zarówno niezbędnym jest rozpoznanie choroby, czyli prawidłowa diagnostyka, czasem niezbędnym jest podawanie doraźne leków łagodzących objawy jakiejś choroby, ale też absolutnie fenomenalną rolę mają suplementy i ekstrakty roślinne, ekstrakty ziołowe w leczeniu tych chorób. Dlaczego? Dlatego, że nie można sobie wyobrazić regeneracji stawów bez nie tylko dobrego odżywiania, i tutaj odzywa się mój wewnętrzny dietetyk, ale również bez suplementacji uzupełniającej naszą dietę, na przykład w kolagen, kwas hialuronowy, glukozaminę, tak? Czyli substancje, które oczywiście występują w pożywieniu, chociaż glukozamina niestety jest tym wyjątkiem, który warto przypomnieć. I tutaj też jest pierwszy i najważniejszy element też wprowadzający i za chwilkę to również powtórzę. Proszę pamiętać, że nie wszystkie substancje niezbędne do regeneracji naszego organizmu występują w pożywieniu. Jednym z przykładów jest glukozamina, niezbędna do budowy stawów. I z wiekiem bądź w procesie jakimś chorobowym trudno jest znaleźć w pożywieniu odpowiednie substancje i na przykład nie ma w pożywieniu glukozaminy, no to jak nie ma glukozaminy i my przestajemy ją prawidłowo produkować, to jak osoby, które nie uznają suplementacji, chcą wspomóc się i odbudować stawy? Zaciskająca się pętla, tak? Czyli trzeba troszeczkę się otworzyć.
trzeba jakby zrozumieć, że łączenie tych technik tak naprawdę jest najważniejszym elementem, a mądre stosowanie ekstraktów roślinnych i ziół naprawdę ma bardzo silne podwaliny naukowe, dzięki czemu nasz organizm będzie zdrowszy. Przypomnijmy sobie teraz, szanowni państwo, trochę o tym, jak stawy są zbudowane, jak zbudowana jest chrząstka, jakie mamy choroby i później podamy rozwiązanie, czyli jakie suplementy powinniśmy u siebie stosować. Stawy. Jest bardzo wiele różnych rodzajów stawów. Medycyna zawsze lubi nazywać, segregować pewne elementy, tak? I możemy stawy podzielić w zależności od ich budowy, od tego, czy mają wewnątrz dysk jakiś wewnętrzny, na przykład tak jak jest w stawie, który tutaj mamy, który łączy żuchwę z naszą głową, tak? Jak sobie ruszamy żuchwą. Ten staw ma bardzo ciekawą budowę, bardzo specyficzną, dlatego że w środku ma tam chrząstkę, w innych stawach tej chrząstki nie ma. Są też takie stawy, które się prawie nie ruszają, tak? A stanowią elastyczny element naszej budowy posturalnej, mówimy. Czyli nie możemy tak naprawdę być zdrowi, nie możemy się prawidłowo poruszać, jeżeli nie mamy tego pierwszego i najważniejszego budulca naszego organizmu, czyli kości i stawów odpowiedniej budowy i ruchomości. Żeby to było wszystko ok, to stawy muszą być po pierwsze prawidłowej budowy, muszą być odżywione i muszą być silne. Dlatego, że słabe stawy mogą być, na przykład występować u osób, które mają zwichnięcia nawykowe, czyli zwichnięcie na prawa, zwichnięcie na prawa. No to taki człowiek nie potrafi normalnie funkcjonować, bo przy najmniejszym nieprawidłowym ruchu pojawiają się problemy. A zatem budowa stawów, ich siła i występowanie prawidłowych elementów w tym stawie jest pierwszym i najważniejszym elementem struktury. To jest trochę tak jak nasz samochód musi być zbudowany z najwyższej jakości elementów i wszystkie one muszą być sprawne, żebyśmy mogli się poruszać tym samochodem. Jeżeli jeden jakiś element nie pracuje, to już też ten nasz samochód może mieć problemy z jechaniem. I dokładnie tak samo jest z naszym poruszaniem się i z naszymi stawami. Zatem staw sam w sobie to jest takie miejsce styku pomiędzy dwoma bądź większą ilością kostek i w obrębie stawu to miejsce, w którym te dwie kości się stykają, pokrywa chrząstka. I chrząstka ta ma bardzo specyficzną budowę, zaraz sobie ją pokażemy, dlatego że ona ma amortyzować wstrząsy i zmniejszać tarcie. Tutaj z takich ciekawostek warto wiedzieć, że te chrząstki są tak silne i tak wytrzymałe, że z takich badań analitycznych, laboratoryjnych stwierdzono, że przy maksymalnych obciążeniach kręgosłupa nacisk na centymetr kwadratowy chrząstki kręgosłupa może wynieść nawet 800 kg. Dynamiczny nacisk może wynieść 800 kg na centymetr kwadratowy. Zobaczcie zatem, jak silne są chrząstki, ale uwaga, zdrowe chrząstki, dobrze odżywione. Tak? Kości, jak są połączone w stawie, te nasady kości, objęte są przez torebkę stawową, która trzyma ten staw w całości i zapobiega przesuwaniu się kości względem siebie. A w obrębie stawu wewnątrz torebki stawowej znajduje się maź, czyli to smarowidło, które zabezpiecza staw przed chrząstki, przed ścieraniem się i przed uszkodzeniem. Czyli jak sobie wyobrażamy stawy zdrowe, to mamy jakieś dwie kości, mamy błonę maziową, która jakby pokrywa, to jest taka osłonka wewnętrzna, która pokrywa staw, mamy chrząstkę stawową, mamy jamek stawową, tak? Mamy torebkę stawową.
w środku jest ten płyn, ta maź stawowa. Tak? Staw może również zawierać dodatkowe elementy. Tak? Dodatkowe elementy, które powodują, że ten staw spełnia swoją funkcję. I jednym z najbardziej skomplikowanych stawów, zawierających najwięcej elementów, a co za tym idzie, niestety, szanowni państwo, też jest stawem bardzo narażonym na różne problemy, jest staw kolanowy. Nie ma zdrowego stawu bez odpowiedniej chrząstki stawowej, czyli ta najbardziej wartościowa chrząstka stawowa, która, jak państwo byście kiedyś obserwowali chrząstkę, może ktoś z państwa widział na przykład taki staw w kościach wołowych, kiedy to jest bardzo taka silna, lśniąca, szklista powierzchnia, to właśnie z powodu tego pierwszego wrażenia tą chrząstkę nazwano chrząstką szklistą. Ona jest bardzo silna, ona jest bardzo gładka i to ona tak naprawdę styka się jedna z drugą, są dwie powierzchnie stawowe i one się ze sobą stykają. To chrząstka szklista powinna być zdrowa i odpowiadać za ten prawidłowy ruch. Natomiast kiedy uszkodzicie chrząstkę szklistą, niestety, szanowni państwo, pojawia się problem. Bo do momentu, kiedy ona nie jest zdarta dosłownie, tak jakbyście, nie wiem, obcięli kawałek tej chrząstki, to ona jest w stanie jeszcze sama się odnowić. Jeżeli natomiast dojdzie do masywnego uszkodzenia chrząstki szklistej i ona de facto przestaje istnieć, to w miejsce chrząstki szklistej wnika chrząstka włóknista. I chrząstka włóknista, szanowni państwo, niestety nie jest już taka gładka. I bardzo często u osób z masywnym uszkodzeniem chrząstki szklistej, kiedy wchodzi chrząstka włóknista, trudno jest powrócić do prawidłowego ruchu bez odpowiedniej rehabilitacji i zmiany nawyków, czyli nie wiem, musimy zaprzestać na przykład intensywnego uprawiania sportu, bo nasz staw tego nie wytrzyma. I tutaj ta chrząstka szklista no nie spełnia takiej funkcji, więc dlaczego o tym mówię? Dlatego, żebyście państwo pamiętali, że zapobieganie i profilaktyka jest milion razy ważniejsza od tego, jak już będzie za późno i będziemy się leczyć. Trzeba dbać o te stawy cały czas. Trzeba się suplementować, trzeba być aktywnym, a jeżeli pojawiają się jakieś urazy, to trzeba je odpowiednio leczyć. Dlatego, że jak dojdzie do zniszczenia chrząstki szklistej, to naprawdę jest duży już problem. A te obciążenia stawów są gigantyczne. W budowie chrząstki stawowej warto pamiętać również o komórkach, o chondrocytach, czyli komórkach chrzęstnych. I to jest ciekawe, że w obrębie chrząstki chondrocyty stanowią tylko 1% chrząstki. Natomiast cała reszta, ta macierz chrząstki, to jest ta macierz, która składa się z wody, kolagenu i proteoglikanu. Te proteoglikany to jest między innymi glukozamina w odpowiednich połączeniach. Czyli jeżeli chcemy mieć zdrowy staw, to on powinien sam produkować te elementy. Powinniśmy odpowiednio się odżywiać, żeby te elementy non-stop były, żeby chrząstka się regenerowała, ale jeżeli dochodzi do uszkodzenia, to musimy suplementować. Czyli musimy, tak jak tu pamiętamy na tym slajdzie, powiedziałem, nawodnić organizm, dostarczyć odpowiednią ilość kolagenu i proteoglikanu, czyli glukozamina, chondroityna, tak, w odpowiednich połączeniach. Jest bardzo ważny element też wiązania wody w stawie, czyli mamy kolagen, wodę, proteoglikany, ale mamy też kwas hialuronowy. Dlatego, że kwas hialuronowy, który jest produkowany przez tą wewnętrzną błonę wyścielającą wnętrze stawu, czyli błonę maziową, kwas hialuronowy ma właściwość
łączenia się z wodą i trzymania wody w stawie. Jeżeli ten staw jest nawodniony, to jest elastyczny. To jest trochę tak jak jeżeli jedziecie samochodem, dzisiaj dużo tych porównań samochodowych, to żeby mieć silny i elastyczny staw, to jest tak jak dobrze napompowana opona w samochodzie. Jeżeli ta opona nie ma powietrza albo jest go za mało, to jest większe tarcie, jest duże prawdopodobieństwo, że ta opona spadnie z tej felgi i będziecie mieli problem. I staw musi być odpowiednio nawodniony, żeby spełniał swoją funkcję. Więc elementem suplementacji jest nie tylko to, żeby suplementować kolagen, czy glukozaminę, czy chondroityny, czy kwas hialuronowy, ale również wodę. Proszę o tym pamiętać. Stawy występują w całym organizmie, ale jest taki element naszego układu kostno-stawowego, który trzyma tą naszą pionową pozycję. Mianowicie jest to kręgosłup. I ja się śmieję, że w kręgosłupie jest co boleć, ponieważ mamy aż 52 stawy. I jak tam się coś zepsuje, słuchajcie, to jak jeden staw się zepsuje, to za chwilę drugi w drodze kompensacji też zaczyna boleć. No i zaczyna się problem, bo ten nasz kręgosłup naprawdę jak nam służy i jest zdrowy, jest ok, ale jak zaczyna się coś psuć, to nie wolno tego zignorować. Należy za wszelką cenę masywnie suplementować preparaty, zadbać o odpowiednią rehabilitację, tak, i odżywianie, żeby ten organizm wzmocnił nasz kręgosłup i odbudował dysk międzykręgowy i stawy międzykręgowe. Ten dysk międzykręgowy, czy krążek międzykręgowy, różnie to się nazywa, on jest ciekawie zbudowany, bo w środku centralnie leży jądro miażdżyce, taka galareta, a obwodowo jest taki pierścień okalający, jest pierścień włóknisty. To jest bardzo fajne, bo tutaj rzeczywiście ten dysk międzykręgowy przypomina nam trochę oponę, koło. Ważne jest również to, że na niektórych zdjęciach rentgenowskich albo w obrazach takich, które lekarze oceniają, lekarz radiolog ocenia, często w opisach przeczytacie o cechy dehydratacji. Jeszcze raz, cechy dehydratacji. Co to znaczy? To znaczy, że dysk międzykręgowy jest odwodniony. Słuchajcie, na zdjęciach rentgenowskich i w obrazach tomografii czy rezonansie widać to, czy dysk jest elastyczny i tak jak opona napompowane, czy jest sflaczały i nie spełnia swojej funkcji. I to widać, słuchajcie. I też wtedy należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie odżywianie. Tak jak wcześniej wspominaliśmy, jak jest chrząstka, to 1% to są chondrocyty, a reszta to jest ta macierz. I głównym elementem macierzy chrząstki jest kolagen. A kolagen typu drugiego, bo tych kolagenów jest w ogóle już 28, 29, a może i ze 30, już sam się pogubiłem, ile ich jest, ostatnio czytałem, że jest 29, bo ciągle szukamy nowych rodzajów. Najważniejszym jest kolagen typu drugiego. Jest on podstawowym rodzajem kolagenu w chrząstkach. To jest element elastyczny, włóknisty skóry, ścięgien, chrząstek, naczyń krwionośnych, kości i zębów. I proszę zwrócić uwagę, że jako białko jest go tak dużo, że stanowi 25% całkowitej masy białek w organizmie. Więc kolagen jest, jak ktoś mówi, że kolagen jest naprawdę ważnym elementem budulcowym naszego organizmu, to naprawdę wszystkie te dane powinny to potwierdzać. Państwo musicie sobie uświadomić, że nie tylko dbałość o aktywność fizyczną czy zastosowanie odpowiednich zabiegów rehabilitacyjnych, ale również odpowiednie odżywianie i bezwzględnie w sytuacjach osłabienia suplementacja kolagenu stanowi podstawę leczenia. Tak? Kolagen jest produkowany przez nasz organizm.
ale żeby był produkowany, trzeba dostarczać do organizmu również kolagen i aminokwasy, z których on jest budowany. Część osób mogłaby powiedzieć, no dobrze, ale po co nam suplementacja kolagenu? Po co nam to w ogóle? Ja sobie urodziłem się, mam swoje stawy i wcale nie widać po moich rękach i po moich stawach, żeby tu się coś zmieniało. Jak to, po co ja mam kolagen stosować? Ano, szanowni państwo, to jest w ogóle fenomen, to jest niesamowite, tego się nie da nawet opisać słowami. My sobie musimy jakoś spróbować ten proces wyobrazić. To, na co patrzymy, nasze ręce, nasze stawy, nam się tylko wydaje, że one są zawsze i takie same. Dlaczego? Dlatego, że udowodniono, że nasz organizm nieustannie przebudowuje nasze tkanki. Przebudowuje. I jednym z dowodów, najciekawszych dowodów na to, że nasz organizm nieustannie przebudowuje nasz organizm i że mamy suplementować różne rzeczy, jest to, że nasz kolagen ulega rozpadowi. Gdyby kolagen, który mamy w stawach, ulegał rozpadowi w ciągu 30 lat, to ktoś mógłby powiedzieć, no to jest taki proces i on tak długo trwa, że właściwie to jeden kolagen na całe życie. Gdyby tak było, to może rzeczywiście ta suplementacja nie miałaby sensu. Ale numer polega na tym, że rozpad kolagenu jest bardzo dynamiczny i zastępowanie nowym kolagenem trwa bardzo krótko. Otóż okres półtrwania kolagenu wynosi do kilku miesięcy, a więc w ciągu całego naszego życia my wielokrotnie wymieniamy kolagen na nowy. No dobrze, ale jeżeli wymieniamy na nowy, część z tego kolagenu jest zniszczona, część białek zostanie usunięta, strawiona, zjedzona, wysikana, jakkolwiek, to jeżeli my nie dostarczymy do organizmu odpowiednich białek i aminokwasów, to ten nasz organizm nie ma z czego regenerować kolagenu. Dlatego, szanowni państwo, jak wam zależy na tym, żeby mieć silne stawy, to macie pamiętać o witaminach, szczególnie witaminie C, dlatego w syropie Artroflex jest naturalna postać witaminy C, o suplementacji kolagenu, czyli macie, za chwileczkę powiemy o kolagenie liposomalnym, które mamy w Naturtej, i do tego wszystkiego jeszcze dodatkowe elementy odbudowujące. Dlatego, że kolagen raz, no w zaokrągleniu na rok, właściwie całkowicie się wymienia. To jest jeden z najbardziej namacalnych dowodów, że nam się wydaje, że jesteśmy cały czas tą samą istotą, a w środku ta wielka maszyna biochemiczna cały czas nas zmienia, cały czas nas regeneruje. Słuchajcie, czy zastanawialiście kiedyś, dlaczego to jest tak ważne, żeby to się regenerowało? Przecież spróbujcie sobie wyobrazić, że kolagen by się nie odnawiał i nie wiem, przeciążylibyście sobie stawy, uszkodzilibyście sobie czymś stawy, nie wiem, mielibyście jakiś problem, doszłoby do uszkodzenia struktury kolagenu i jest pozamiatane. Raz na całe życie możecie popełnić błąd, to jak wygrana wtotka. Jeżeli nie byłoby regeneracji tkanek, nie było dynamicznej odnowy organizmu, to człowiek popełniałby tylko błąd jak saper, czyli raz, bo później byłby tylko chory. Albo można by było, o ile doszlibyśmy do tego etapu rozwoju medycyny, mówić na przykład, nie wiem, o jakichś protezach stawów kolanowych czy biodrowych. Tak? Może to rozwiązanie dawałoby jakąś szansę. Więc tak naprawdę regeneracja naszego organizmu i to, że on się non-stop odnawia, jest wielkim darem. Dzięki temu nasz organizm nieustannie, można powiedzieć, jest na tyle młody, na ile tylko się da i w pełni sprawny. Udowodniono, szanowni państwo, w badaniach, że kolagen podawany doustnie się wchłania i kumuluje w chrząstkach. Dlatego
nie ma co negować suplementacji. Jest to udowodnione. Należy suplementować kolagen. Teraz kwas hialuronowy. Główny składnik płynu stawowego, czyli wewnątrz stawu, tak dwie powierzchnie stawowe sobie gdzieś tam się stykają i wokół tego jest jakiś płyn. Kwas hialuronowy normalnie produkowany jest przez komórki błony maziowej, synowiocyty, i tak naprawdę to on przenosi różne substancje wewnątrz stawu, ale też sam kwas hialuronowy pełni nie tylko ważną rolę wewnątrz płynu stawowego, jest niezbędnym elementem budowy chrząstki stawowej, dlatego że tak naprawdę odpowiada za utrzymywanie odpowiedniej ilości wody i elastyczności stawu. I tu jest bardzo ważna rzecz, szanowni państwo. Bardzo wielu lekarzy poleca państwu zastrzyki z kwasu hialuronowego. Nie neguję. Zastrzyki z kwasu hialuronowego mogą państwu pomóc, ale błagam o jedno. W tych samych książkach, w których jest napisane, że można stosować zastrzyki z kwasu hialuronowego, jest powiedziane, że aby efekt ten utrzymywał się długoterminowo, oprócz zastrzyku należy suplementować kwas hialuronowy doustnie. Czyli jak już macie sobie zrobić ten zastrzyk, to uszanujcie też zdobycze tej samej medycyny klasycznej, która mówi: suplementujcie kwas hialuronowy, jak dostaliście zastrzyk. Nie zatrzymujcie się tylko na tym, że zacny lekarz podał wam jakiś zastrzyk i już będziecie wiecznie młodzi. Nie. Za chwileczkę będziecie musieli znów pójść na zastrzyk. A jeżeli chcecie utrzymać długo ten efekt, to po prostu suplementujcie kwas hialuronowy. Takie są zalecenia w podręcznikach medycznych. Wprowadziłem państwa odrobinkę w świat stawów, chrząstki stawowej, kolagenu, kwasu hialuronowego, roli wody w stawie, tak? Bardzo wiele różnych takich podstawowych informacji o budowie stawu. No dobrze, no to teraz trochę sobie opowiemy o chorobach, które mogą dotykać stawy nasze. Pierwsza i najpopularniejsza choroba, choróbsko straszna, która dotyka bardzo wiele osób, to choroba zwyrodnieniowa stawu. Jest to najczęstsza choroba układu ruchu i to jest choroba, która jest chorobą przeciążenia, chorobą zmęczenia tak naprawdę. W wyniku rozwoju choroby zwyrodnieniowej stawów dochodzi do zaburzenia jakości i ilości chrząstki stawowej, przez co jest utrudniona amortyzacja ruchów stawów, tak? I utrudnione przesuwanie się powierzchni stawowej. Jest sztywność tych stawów, jest problem z poruszaniem się. Tak? Tutaj w przeciwieństwie do reumatoidalnego zapalenia stawów, o którym też zaraz powiemy, nie ma w tej chorobie ataku innych narządów. Jakie mogą być czynniki powodujące chorobę zwyrodnieniową stawów? Skoro jest to choroba przeciążeniowa, no to otyłość, im większa masa ciała, tym większe ryzyko choroby zwyrodnieniowej, zwłaszcza dotyczy to kolan, no bo straszne ciężary muszą nosić czasem te biedne kolana u osób otyłych. Straszne. Tam są takie obciążenia, słuchajcie, że to się w głowie nie mieści, a się płakać chce, jak człowiek sobie wyobrazi czasem osobę taką bardzo otyłą, jak ten organizm musi ciężko pracować i cierpi z powodu przeciążeń. Mogą być osłabienia stawu mięśni, dlatego że jeżeli jakieś mięśnie otaczają staw, to one go stabilizują, one go chronią przed przeciążeniami. Odpowiadają za ruch oczywiście, ale mają tą swoją funkcję stabilizującą i osłabienie mięśni może spowodować chorobę zwyrodnieniową. Mogą być czynniki zawodowe, czyli jakieś ułożenie w pracy, czyli na przykład, nie wiem, ktoś klęczy w pracy, zgina się, tak, stawy kolanowe.
czy podnoszenie ciężkich przedmiotów, albo wibracja, tak? To wszystko może niszczyć stawy. Sport, szanowni państwo. No niestety, ale sport to zdrowie nie dotyczy sportów wyczynowych, z podnoszenia ciężarów, piłka nożna, zapasy, spadochroniarstwo, taniec. Uprawiane wyczynowo mogą być powodem choroby zwyrodnieniowej. Mogą być wrodzone zaburzenia budowy stawów, które utrudnią jej prawidłowe funkcjonowanie, czyli wrodzone, czyli gdzieś tam już od maleńkości. Wiek jest czynnikiem również powodującym, że po prostu stawy się starzeją, stają się coraz słabsze, a przez to sobie gorzej radzą. Mogą być czynniki genetyczne, jak też płeć żeńska, czyli kobiety chorują częściej niż mężczyźni na chorobę zwyrodnieniową i ta choroba nasila się w menopauzie. W jaki sposób leczymy chorobę zwyrodnieniową? Tak jak wspomniałem na początku, chcę to przypomnieć. Szanowni państwo, dotychczas nie udowodniono jednoznacznie skuteczności stosowania leku w zahamowaniu niszczenia chrząstki stawowej. Zatem suplementacja pełni bardzo ważną rolę w chorobie zwyrodnieniowej. Chorobą dotyczącą też stawów, ale zupełnie o innym podłożu, a więc przewlekłą chorobą autoimmunologiczną tkanki łącznej jest reumatoidalne zapalenie stawów. I proces ten zaczyna się w tej błonie maziowej, która jest wewnątrz stawu, która mówiłem, że produkuje kwas hialuronowy. Dochodzi do zniszczenia tkanek stawu i tak naprawdę deformacji wewnątrz stawu, tej całej struktury. I niestety reumatoidalne zapalenie stawu może prowadzić do inwalidztwa. Statystyki mówią, że około 20% ciężkich przypadków RZS prowadzi do inwalidztwa. Zaczyna się najczęściej w piątej dekadzie życia, tak? I ważnym elementem RZS jest to, że oprócz bólu stawów, oprócz obrzęku stawów, może dochodzić do zmian zapalnych w innych narządach, jak płuca, serce, nerki, naczynia krwionośne i oczy. Czyli taka osoba z reumatoidalnym zapaleniem stawów nie ma tylko chorych stawów, ma również chore inne narządy. I tutaj warto przypomnieć różnicę. RZS to choroba zapalna autoimmunologiczna i może obejmować również inne narządy, natomiast choroba zwyrodnieniowa stawów, czyli ta choroba zmęczeniowa, gdzie mamy tak naprawdę albo czynnik przewlekle długo działający, albo jakiś nagle działający silnik uszkadzający, choroba zwyrodnieniowa stawów dotyczy wyłącznie stawów de facto. W obydwu wypadkach mamy stan zapalny i deformację stawów, natomiast to jest ciekawe, że w RZS mamy symetryczne zmiany, tak? Symetryczne zmiany. I tutaj też w reumatoidalnym zapaleniu stawów ta opuchlizna chorego stawu jest gąbczasta i ciepła w dotyku. Natomiast w chorobie zwyrodnieniowej stawów chory ma te stawy twarde, zimne, tak? To jest jakby już na dotyk możecie państwo różnicować te dwie choroby. Nie zawsze jest to takie proste oczywiście, ale to podajemy sobie tylko takie podstawowe elementy. Ponieważ stawy występują również w kręgosłupie, więc mamy bóle pleców. Te bóle pleców nie zawsze związane są ze stawami. Czasem mogą to być bóle związane z przesunięciem się powięzi, z jakimś zrastaniem się powięzi i to później bardzo boli. Rozrywanie tych wzrostów jest bardzo bolesne, chociaż bardzo potrafi pomóc. I bóle krzyża, jak to mówią, bóle pleców dotykają pacjentów w bardzo różnym okresie życia, ale jest to jeden z najczęściej pojawiających się problemów zdrowotnych, z jakim musi radzić sobie lekarz rodzinny. Tak? Lekarz rodzinny. Także te bóle stawów to też jest taki element, że jeżeli państwo chcecie być zdrowi, nie chcecie mieć problemów, bólu,
musicie pamiętać o profilaktyce, o codziennej dbałości o swoje zdrowie. Mówiliśmy o krążkach międzykręgowych, o dysku międzykręgowym. I możemy mieć również choroby tego dysku, jakieś dyskopatie. Możemy mieć wypuklinę, kiedy się uwypukla ta oponka, jak ja to mówię troszeczkę, ale możemy mieć taką sytuację, kiedy dochodzi do przepukliny, czyli wysunięcia się de facto tej wewnętrznej części, tej galaretowatej części na zewnątrz. I wtedy może dojść do ucisku nerwu rdzeniowego i może być na tyle niebezpieczne, że może dojść nawet do pojawić się objawy amputacyjne, tak? Czyli nagle tracimy możliwość, nie wiem, czucia i poruszania się w kończynie dolnej. Więc tego typu rzeczy mogą się pojawić, jeżeli mamy uszkodzony dysk międzykręgowy. Bardzo częsty problem zdrowotny. I tu jest jeszcze jeden element, chciałem Państwu przypomnieć. Co prawda nie są to stricte stawy, ale deformacja kości, szczególnie deformacja kości kręgosłupa, może przypominać nam bóle stawowe i powodować wielkie problemy, bo złamania kości w osteoporozie, w zrzeszotnieniu mogą powodować gigantyczne problemy i unieruchomienia. I ktoś, kto jest unieruchomiony, kto przez wiele tygodni, wiele miesięcy leży w łóżku, nie tylko, że ma osłabione kości, nie tylko ma bardzo słabe mięśnie, ale również niestety, szanowni Państwo, przez brak ruchu ma bardzo osłabione stawy. Dlatego chcę Państwu powiedzieć, że jeżeli chcecie być zdrowi, jeżeli chcecie mieć zdrowe stawy, to tutaj nie tylko rola suplementacji, ale rola odżywiania i aktywności fizycznej, czyli jak Państwo byście chcieli najprościej zapamiętać elementy niezbędne, to znowu możemy wrócić do naszej medycyny fundamentalnej. I nagle okaże się, że tak jak zawsze powtarzam w medycynie fundamentalnej, że ważne jest odżywianie, że ważny jest relaks, że ważny jest sen, aktywność fizyczna, suplementacja i fitoterapia. Jeżeli Państwo tą zasadę medycyny fundamentalnej będziecie w kółko i w kółko w swoim życiu powtarzać i stosować ją w sposób mądry, to jest wielka szansa, że będziecie zdrowi i po prostu unikniecie bardzo wielu chorób. Stawy są bardzo silne, bardzo odporne na nasze różne głupoty, ale czasem zdarza się, a najczęściej zdarza się to w sporcie, że one nie wytrzymują i może dojść na przykład do zwichnięcia stawu, czyli to jest takie przesunięcie się dwóch kości, dwóch powierzchni stawowej w obrębie stawów, że one się de facto przesuwają. Więc może dojść nie tylko do rozciągnięcia się tej torebki stawowej, która to wszystko trzyma, ale nawet może dojść do rozerwania torebki stawowej w zależności od tego, jak duża jest siła działająca na nasz organizm. I tutaj chcę tylko przypomnieć jeszcze, szanowni Państwo, że reumatoidalne zapalenie stawów należy do dużej grupy chorób autoimmunologicznej, gdzie mamy bardzo wiele chorób tak zwanych kolagenos, czyli chorób, jak sama nazwa wskazuje, gdzie dochodzi do niszczenia chrząstki i kolagenów w naszych stawach, w naszym organizmie, ale nie tylko w naszych stawach, również na przykład w naczyniach krwionośnych. I też trzeba pamiętać o tym, że jeżeli Państwo macie jakieś wątpliwości i tutaj mój wewnętrzny lekarz się odzywa, jeżeli macie jakieś wątpliwości, że nie pobolewa Was jakiś staw, bo się uderzyliście albo przeciążyliście, tylko pojawiają się jakieś objawy niecharakterystyczne, to bardzo Państwa proszę, zawsze udajcie się do lekarza celem prawidłowego zdiagnozowania, z jaką chorobą macie do czynienia. To jest bardzo ważne, żeby można było odpowiednio zareagować, dlatego że tak jak mówimy o reumatoidalnym zapaleniu stawów, EZS bardzo często przebiega z towarzyszącymi zmianami
tkanki łącznej w innych narządach, czyli na przykład w sercu, na przykład w naczyniach krwionośnych. No dobrze, powiedzieliśmy sobie na początku o budowie, powiedzieliśmy sobie o tym, jakie mamy wybrane różne dolegliwości, które mogą dotyczyć naszych stawów, no to czas teraz, żebyśmy sobie mogli powtórzyć materiał, czyli ta najmilsza część nasza, troszeczkę o tych naszych ziołach, o roślinach, o tym, jak możemy suplementować różne rzeczy. Pierwsza rzecz, która myślę, że część z Państwa, jak pierwszy raz się z tym spotyka, to może być zszokowana. Dlaczego probiotyk powinien być stosowany przez osoby z chorobami stawu? Ano dlatego, że bardzo częstym powodem, tak jak w kolagenozach, na przykład w reumatoidalnym zapaleniu stawów, bądź w chorobie Bechterewa, czyli w reaktywnych chorobach kręgosłupa, przyczyną chorób autoimmunologicznych no, można szukać w nieprawidłowych florze jelitowej, bądź w stanach zapalnych w układzie moczowym. To jest bardzo ciekawe, ponieważ w bardzo wielu wypadkach te reaktywne formy chorób stawów powstają po infekcji albo w związku z zaburzeniem prawidłowej flory naszego organizmu. Stąd proszę pamiętać od dzisiaj do końca świata, że nie ma możliwości prawidłowego leczenia chorób stawów, moim zdaniem, bez wyrównania mikrobioty jelitowej, czyli w ogóle mikrobioty naszego organizmu. Dlatego OptiProbio, czyli symbiotyk zawierający gigantyczną dawkę żywych szczepów tworzących kolonie, plus, ponieważ to jest symbiotyk, tam są dodane również prebiotyczne substancje odżywiające, jak inulina, tak, fruktooligosacharydy, które odżywiają te bakterie, one dostają się do naszego organizmu, łagodzą stany zapalne w przewodzie pokarmowym i usuwają patogeny. One też produkują później witaminy, produkują kwas masłowy, który leczy nasze jelita, tak, czy bardzo wiele różnych pożytecznych funkcji spełniają. OptiProbio jest w proszku, dlatego wystarczy stosować go raz dziennie, tak? Najlepiej z jedzeniem. Jest miarka, która zawiera 5 gramów, ale muszę Państwu powiedzieć, że w takim normalnym dawkowaniu 5 gramów dla, nazwijmy to, każdego z nas, to jest nawet za dużo. Więc jak Państwo stosujecie OptiProbio u siebie na początku, to nawet 1/2, 1/3 miarki wystarczy. Tak? Do tego dodajemy mieszanki ziołowe. Tylko proszę pamiętać, że zawsze w tej suplementacji ziołowej i probiotykoterapii ten proces powinien trwać kilka miesięcy, a nie 2 tygodnie. O tym proszę pamiętać, na to zwracam zawsze uwagę. Kolejny preparat, tym razem w kapsułkach, to jest OptiArthroPain, to jest jeden z moich ulubionych. To są mieszanka ekstraktów roślinnych, substancji, które roślin, których zadaniem jest wspieranie regeneracji tkanki łącznej. Wspieranie regeneracji tkanki łącznej. One też mają swoje właściwości wspierające organizm, szczególnie u osób, nawet i to należy podkreślić, szczególnie u osób, u których występuje masywny stan zapalny. A tak jak mówiliśmy, masywny stan zapalny występuje w chorobie zwyrodnieniowej, w RZS-ie najpopularniejsze, największe problemy, jakie są, ale również w bólach kręgosłupa, w bólach pleców, czy u sportowców, którzy mają jakieś przesilenia stawów. Tak? To jest tego typu dedykowana mieszanka. Muszę powiedzieć, że moim zdaniem chyba najsilniejsza obecnie dostępna na świecie mieszanka ziołowa o tego typu składzie. Także jak Państwo macie jakieś problemy zapalne związane z bólami stawów, to suplementacja tego typu będzie wspierała Wasz organizm i znajdziecie tam przeróżne wspaniałe rośliny,
których właściwością jest poprawa funkcji chrząstki stawowej. Poprawa funkcji chrząstki stawowej. I tutaj właściwości tych roślin są bardzo szerokie, czyli mamy kilka punktów uchwytu, będą one działały na różne miejsca bolących stawów. Czyli na przykład kadzidłowiec będzie naśladował działanie takich substancji, które zmniejszają stan zapalny. Zmniejszają stan zapalny, tak? Ale podobnie wierzba biała, tak? Czyli jak Państwo wiecie, ona również ma wpływ pozytywny u osób, u których występują stany zapalne stawów. I podobnie wiązówka błotna. Czyli tutaj się koncentrujemy na tym, żeby zatrzymać proces zapalny i pobudzić regenerację stawów. Ponieważ to są kapsułki, więc można było dzięki zastosowaniu stężonych ekstraktów tychże roślin wpływać na normalizację funkcjonowania stawów. Ponieważ RZS kolagenozy to są problemy z układem odpornościowym również, więc zastosowanie czepoty puszystej ma wspomagać regenerację, ale też stawów, ale też normalizację tego procesu zapalnego. No i tutaj też bardzo ważny jest molibden, dlatego że metabolizm aminokwasów siarkowych niezbędnych do budowy stawów, chrząstki stawowej wspierany jest suplementacją molibden. Natomiast, szanowni Państwo, zaczęliśmy od probiotyku, później mamy mieszankę ziołową, mieszankę stężonych, podkreślam, mocnych stężonych ekstraktów roślinnych w Opti Artre Pain, ale tam jest kapsułka i do kapsułki możecie dać stężony ekstrakt roślinny, ale kiedy już chcecie zastosować dużą ilość kolagenu, kwasu hialuronowego, glukozaminy, chondroityny, to specjalnie stworzyliśmy inny preparat, czyli Opti Artroflex, czyli syrop, jest uzupełnieniem kapsułek Opti Artre Pain. Dlaczego? Dlatego, że w syropie zmieścicie dużą dawkę, czyli jedna kapsułka to jest 0,5 grama. Tak? Spróbujcie sobie wyobrazić, 0,5 grama. I stosujemy dwa razy dziennie po jednej kapsułce, czyli nasza dzienna dawka to 1 gram. Mamy stężone ekstrakty. A tutaj mamy syrop, gdzie nasza dzienna dawka wynosi 30 gramów. Czyli zobaczcie różnicę. Po co został stworzony syrop? Ano po to, że w syropie możemy dać dużą dawkę substancji odżywczych. Dlaczego? Dlatego, że oprócz roślin o właściwościach niezbędnych do łagodzenia stanów zapalnych, czyli takie jak wiązówka błotna czy kadzidłowiec, mamy witaminę C naturalną, mamy imbir, ale mamy też chondroityny, glukozaminy, kolagen i kwas hialuronowy, czyli kwintesencje proteoglikany, kolagen, tak, kwas hialuronowy, czyli no najfajniejsza suplementacja, jaka jest nam niezbędna do tego, żebyśmy mogli, uzupełniając zbilansowaną dietę, dbać o nasze stawy. Czyli kapsułki są stężone i mają substancje aktywne, a osoba, która ma odżywiać te stawy i je regenerować, bierze sobie syrop i w tym syropie jest duża dawka substancji odżywczych, które mają docierać do stawów. Ponownie zawarty jest kadzidłowiec, no bo czasem nie ma aż tak silnych zmian w stawach, że potrzebny jest Artre Pain. Niektóre osoby po prostu, jak już znika stan zapalny, stosują sobie wyłącznie syrop, ale żeby utrzymać tą profilaktykę stanu zapalnego, żeby on nie występował, jest wiązówka błotna, kadzidłowiec, ale jest też naturalny ekstrakt, naturalna witamina C z dzikiej róży,
Jest imbir, który jest uznawany za jeden z najważniejszych roślin chroniących stawy. Szanowni Państwo, on nie tylko, bo myślę, że część z Państwa może znać imbir, bo ma właściwości przeciwwymiotne, przeciwnudnościom gdzieś tam podróżne. Nie, imbir ma bardzo wiele właściwości zdrowotnych, bardzo wiele. I wspiera odporność, i jest takim naturalnym adaptogenem, pobudza nasz organizm, tak? Wspiera prawidłową budowę naczyń i wspomaga utrzymać zdrowe serce. Ale zwróćcie uwagę, że jak ktoś jest chory na kolagenozy, to choruje na serce, naczynia krwionośne, oczy, tak, nerki. Bo zwróćcie uwagę, to jest bardzo podobna sytuacja i stawy. A imbir jest jakby tym elementem chroniącym tkankę łączną naszego organizmu, czyli chroni serce, chroni naczynia krwionośne, chroni nasze stawy. Jest bardzo cennym elementem i tutaj stężony ekstrakt z imbiru jest bardzo ważny. No dobrze, i teraz jest jeszcze jeden element, szanowni Państwo, i powiedzieliśmy o tym, że należy suplementować kolagen. Stworzyliśmy unikatową formułę. Jest bardzo wiele różnych kolagenów na rynku, ale kolagen typu pierwszego i kolagen typu drugiego to są te dwie najważniejsze formy. Kolagen powinien być, i to jest, uważa się, że najlepszą postacią kolagenu jest kolagen rybi. Ale to jeszcze nie wszystko. Myśmy poszli krok dalej. Stworzyliśmy kolagen, który jest w formule liposomalnej. Co to oznacza? To znaczy, że kolagen jest zamknięty w takiej strukturze, która nie tylko się szybko wchłania z przewodu pokarmowego, ale jeszcze, jak my mówimy o inteligentnych liposomach, dociera do miejsc najbardziej potrzebujących w największej ilości. Czyli liposomalna postać kolagenu jest tą postacią, która jest najlepszym sposobem dostarczenia kolagenu do organizmu. Najlepszym sposobem. I teraz jeżeli chodzi o zawartość, to mamy liposomy zrobione z fosfolipidów z nasion słonecznika, czyli on tu jest po to, żebyśmy mogli wytworzyć liposomy i mamy kolagen rybi, kwas hialuronowy i ekstrakt z gorzkiej pomarańczy i ekstrakt z pestek winogron i cynk. Po to, żebyście Państwo otrzymali optymalną mieszankę, która ma się szybko wchłaniać i dostarczać kolagen do miejsc, w których jest potrzebny. Pamiętacie, jak mówiłem o tym, że kolagen żyje tylko kilka miesięcy w naszym organizmie i że się wymienia, to po to mamy go suplementować, żeby ten organizm, jak wymienia ten kolagen, miał go z czego zbudować. To jest bardzo ważne, tak? Czyli tutaj mamy liposomy i użyliśmy fosfolipidów z nasion słonecznika. To jest bardzo ważne, dlatego że to są czyste liposomy. One same w sobie już mają właściwości poprawiające funkcje naszego organizmu, natomiast one są świetnym nośnikiem, dlatego że mają bardzo dobrą biokompatybilność, tak? Niską toksyczność. One nie są toksyczne. Możecie wybrać sobie inne liposomy i one będą szkodzić, a nie pomagać. Fosfolipidy z nasion słonecznika są optymalnym rozwiązaniem, są najlepszym rozwiązaniem. Mamy kolagen i to jest bardzo ważne, że to jest kolagen rybi. Mamy kwas hialuronowy. Pamiętacie, jak powiedziałem, że możecie sobie, jak bardzo ktoś jest chory i ma zaufanie do lekarza i lekarz go tam przekonał, może sobie zrobić zastrzyk z kwasu hialuronowego, to pamiętajcie również, że w podręcznikach mówi się, że długoterminowe poprawia jakości stawu i zawartości kwasu hialuronowego w stawach musi być z pomocą doustnej suplementacji kwasu hialuronowego. Stąd on się tutaj znalazł w tym preparacie. Membrana białka jaja kurzego zawiera bardzo łatwo przyswajalny kolagen. Tak? I tutaj mamy wsparcie też w formie pomarańczy gorzkiej i ekstraktu z pestek winogron i cynku. Po to, żeby były wszystkie substancje niezbędne do tego, żeby optymalnie się wchłaniał
ten kolagen, kwas hialuronowy i żeby się szybciej regenerowały stawy. Szybciej regenerowały stawy. Szanowni Państwo, dzisiaj troszeczkę więcej czasu Państwu zająłem. Bardzo, bardzo pięknie Państwu dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że spotkamy się za tydzień, a za dwa tygodnie to już na pewno, ponieważ 17 spotykamy się na naszym evencie Nature Day i mam nadzieję, że będę mógł z Państwem spotkać się osobiście, spędzić z Wami cały dzień, porozmawiać i cieszyć się na wspólne nasze rozmowy i dyskusje. Także bardzo dziękuję i tak jak obiecałem, Szanowni Państwo, bardzo proszę, jeżeli macie jakieś pytania, to możecie zadać je teraz, jeżeli będę potrafił, to Państwu odpowiem. Tak. Widzę, że Pani Zofia zadała pytanie, czy osoba z cukrzycą może stosować Opti Arthroflex? Ja nie widzę przeciwwskazań do stosowania Opti Arthroflexu u osoby z cukrzycą. Osoba z cukrzycą może stosować węglowodany, może stosować cukry w swoim życiu. Musi tylko wiedzieć, jaka jest dawka, żeby odpowiednio dobrać albo dawkę insuliny, albo leków doustnych. I tutaj szczególnie ksylitol nie jest żadnym przeciwwskazaniem do zastosowania u osób z cukrzycą. On jest słodki, ale też proszę pamiętać, że my stosujemy jednorazowo dawkę 15 gramów. To jest jedna łyżka stołowa. I tak tam naprawdę jest bardzo niewiele tej słodkości, więc nie ma problemu. Liczy się dużo bardziej to, co ma te właściwości suplementacyjne, zdrowotne. Także jest bardzo wiele osób, które teraz pewnie będzie korzystało z okresu jesiennego, żeby wybrać się do sanatoriów. Albo jak macie takie osoby, to bardzo, bardzo proszę, żeby pamiętać o tym, żeby tym osobom też przed wyjazdem do sanatoriów zaproponować taką suplementację. Dlatego, że te osoby, kiedy będą intensywnie ćwiczone, regenerowane, dlatego możecie bardzo pomóc tym osobom, żeby one były jeszcze zdrowsze i wrócą jeszcze silniejsze i przez dłuższy czas będą zdrowe, jeżeli oprócz zabiegów rehabilitacyjnych w sanatorium będą również suplementowały tego typu preparaty. Czy suplementacja mogłaby być stosowana w trądziku różowatym, pyta pani Zofia. Trądzik różowaty to jest bardzo specyficzna choroba. Może być stosowana. Sam trądzik różowaty zawiera elementy stanu zapalnego. I nie wydaje mi się, żeby było jakiekolwiek przeciwwskazanie. Ja się nie spotkałem z takim przeciwwskazaniem, żeby było nie można stosować w trądziku różowatym takich mieszanek. Jedyne tak naprawdę przeciwwskazanie realne, Szanowni Państwo, do stosowania tych preparatów, jedyne realne przeciwwskazanie to jest, jeżeli ktoś jest uczulony na któryś ze składników. Tak? Także jeżeli Państwo, nie wiem, spotkacie się, chociaż przyznaję, że do tej pory od 5 lat, tak, obserwując te preparaty, ja się nie spotkałem z silnym uczuleniem, które byłoby de facto powodem do bezwzględnego odstawienia preparatów. To jest, wiecie Państwo, to znaczy, że mamy do czynienia naprawdę z bardzo wysokiej jakości preparatami. Bardzo wysokiej jakości preparatami. Pytanie kolejne, o czym świadczy chrupanie w stawach? To jest bardzo dobre pytanie, bardzo ciekawe. Jedno z najważniejszych elementów pojawienia się chrupania w stawach to jest albo występowanie wewnątrz stawów trzeszczek i niedobór mazi stawowej, albo rzeczywiście jakieś uszkodzenie tego stawu, kiedy mamy zniszczoną chrząstkę szklistą, albo mamy oderwany fragment jakiś, bo może, Szanowni Państwo, na szczególnie w stawie kolanowym być uszkodzony fragment stawu, który dostaje się do środka stawu i zaczyna przeszkadzać. Ale to chrupanie nie będzie jakieś takie charakterystyczne. Natomiast
jak Państwo możecie sobie wyobrazić wnętrze stawu, to chrupanie nie występuje u wszystkich nas. Występuje u tylko niektórych osób w bardzo specyficznej sytuacji. Są osoby, które sobie strzelają z palców i chrupią tymi stawami, ale to jest, wybaczcie Państwo za kolokwializm, wielka głupota. Dlatego, że masywne naciskanie i tarcie po chrząstce może spowodować uszkodzenie chrząstki szklistej i sam taki delikwent doprowadzi u siebie do powstania choroby zwyrodnieniowej stawów. I na początku to może być zabawa, ale skończy się tym, że będzie ból i cierpienie, niepotrzebne zupełnie. Kolejne pytanie, czy można pomóc osobie cierpiącej na ból kolan, która ma 81 lat? Oczywiście, wiek nie jest żadnym przeciwwskazaniem. Jest dokładnie odwrotnie, szanowni Państwo. Mniej więcej od 40 roku życia ze względu na masywny spadek ilości produkowanego kolagenu powinniśmy od 40 roku życia zacząć bardzo intensywnie suplementować kolagen, kwas hialuronowy, chondroityny i glukozaminę, a w wieku 81 lat powinniśmy bezwzględnie, powiem tak, u każdej osoby, której zależy na zdrowiu, suplementować kolagen, kwas hialuronowy, chondroityny i glukozaminę. Tak jak witaminę D3, czyli zobaczcie Państwo, witamina D3 u osoby młodej, jak mamy jakieś niedobory, to my ją stosujemy przez kilka miesięcy w mniejszej dawce, później przychodzi słoneczko, organizm zaczyna produkować tą witaminę D3 i wracamy do zdrowia. U osoby w wieku podeszłym dawkowanie witaminy D3 jest zupełnie inne. Dawka jest wyższa i uwaga, szanowni Państwo, mniej więcej od 60 roku, 65 roku życia powinniśmy stosować witaminę D3 przez cały rok. Również w lecie. Proszę o tym pamiętać. A u osoby, która ma 81 lat, powinniśmy przygotować odpowiednie lekkostrawne jedzenie, szczególnie jedzenie oparte o zdrową, na przykład dietę śródziemnomorską z dużą ilością kwasów omega-3, witamin, warzyw, tak, kiszonek, żeby zadbać o mikrobiotę takiej osoby, żeby te rozleniwione jelita jeszcze pobudzić i koniecznie, szanowni Państwo, podać probiotyk, zioła przeciwzapalne, zioła i substancje odżywcze, kwas hialuronowy, kolagen, glukozaminę i chondroityny oraz witaminę D3, i wtedy dopiero macie szansę doprowadzić ten organizm, uwaga, nie w jeden miesiąc, tylko w ciągu 2 lat z powrotem do możliwego w danym wieku i stanie zdrowia u tej osoby stanu. Dzięki ta osoba może być znów sprawna. Także zachęcam do tego, żeby naprawdę zachęcać osoby, szczególnie w wieku podeszłym, do suplementacji i zachęcać też osoby, które wyjeżdżają do sanatoriów, żeby pamiętały, że ta suplementacja de facto jest u nich obowiązkowa. Szanowni Państwo, długo dzisiaj rozmawiamy. Mam nadzieję, że Państwa nie wymęczyłem. Jest mi zawsze bardzo miło dzielić się z Państwem tą wiedzą. Mam nadzieję, że czerpiecie Państwo później z niej i dla siebie, i dla swoich najbliższych jakieś cenne rzeczy. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na kolejny webinar, który jest za tydzień w poniedziałek. I jeszcze raz przypominam, że w sobotę 17 spotykamy się na evencie Nature Day. Także pięknie dziękuję, do usłyszenia i do zobaczenia. Pozdrawiam.